Cześć, ja nazywam się Kamil Zieliński i na co dzień uczę wykorzystania psychologii w życiu i biznesie. W tym nagraniu opowiem Wam o eksperymencie, który wpisał się już do klasyki eksperymentów z zakresu psychologii społecznej i który jasno pokazuje, że decyzje, które podejmujemy w naszym życiu, bardzo często oparte są o nasze automatyzmy. Natomiast nasze postępowanie w takim wypadku często staje się totalnie nieracjonalne. To badanie to tak zwany eksperyment w Xero, który przeprowadzony został przez panią Ellen Langer. Zacznijmy od tego, że Xero tak w ogóle w życiu studenckim pełni bardzo ważną rolę, szczególnie wtedy, kiedy wielkimi krokami zbliża się sesja egzaminacyjna. Studenci kserują niemalże wszystko, przekonani, że kserowanie notatek to już jakiś tam rodzaj nauki do egzaminów. To przekonanie jest niestety błędne. Po uczelniach natomiast krążą nawet dowcipy w stylu: idzie dwóch studentów uczelnianym korytarzem, nagle jeden z nich zauważa kartkę na podłodze i pyta: stary, co to jest? Drugi na to: nie wiem, ale skserujmy, bo w sumie może się to przydać do sesji. Ellen Langer, wiedząc o tym ksero uwielbieniu studentów oraz zdając sobie sprawę, że z tego powodu do ksera uczelnianego zwykle są olbrzymie kolejki, postanawia wykorzystać ten fakt i sprawdzić, jakie decyzje będą podejmować studenci stojący w takiej kolejce wtedy, kiedy ktoś poprosi ich o przepuszczenie. A więc w pierwszej sytuacji student, który współpracuje z badaczką, ma za zadanie podejść do pierwszej osoby w kolejce i powiedzieć: mam 5 stron do skserowania, czy możesz mnie przepuścić? To według Langer komunikat nietypowy, który wytrąca nas z rutyny. Ludzie dość szybko orientują się, że w sumie to wcale nie chce nikogo przepuszczać, zaczyna im brakować argumentów tej wypowiedzi, bo faktycznie go tam nie ma, no i ostatecznie studenta przepuszcza 62% badanych, co i tak wydaje się być całkiem niezłym wynikiem i całkiem nieźle świadczy o nas jako o dobroczyńcach. Langer czeka na zmianę osób w kolejce i prosi studenta, by podszedł tam jeszcze raz, tym razem mówiąc: mam 5 stron do skserowania, czy możesz mnie przepuścić, bo chciałbym to skserować? I wszystko byłoby ok, gdyby nie całkowicie bezsensowny argument, bo przecież wszyscy stoją tam po to, żeby coś skserować. Ku zdziwieniu Langer i jej współpracownika przepuszcza go średnio 93% badanych. To jest niesamowity wynik. Kiedy Langer do komunikatu dorzuca poprawny merytorycznie argument w postaci: bo mi się spieszy, uzyskuje wynik o 1% lepszy, co tak naprawdę mieści się w granicach błędu. Ellen Langer tłumaczy to wszystko tym, że ludzie stojący w kolejce przetwarzają płytko napływające do nich informacje i reagują automatycznie na schemat w postaci prośba, uzasadnienie. Czyli sama treść argumentu nie ma w tym momencie znaczenia. Ważne, że argument występuje. A więc rada na dziś ode mnie i od Ellen Langer: uważajmy na nasze automatyzmy. Wszystkiego dobrego.